No to opowiem ci bajkę. O, lubię bajki. Był sobie Wiedźmin, który został posądzony o morderstwo króla. Ciekawe, czy słusznie. Zarzuty były bardzo poważne i tylko jeden człowiek mógł mu pomóc. Niech zgadnę, piękny książę. Nie, dowódca niebieskich pasów. Niestety Wiedźmin nie przyjął pomocy i został powieszony. Dożyj ci ta bajka. Więc daj mi szansę. Czego ode mnie chcesz, Roż? Mówiłem ci, że to nie ja. Nie wiem, kto za tym stoi, szczerze mówiąc, gówno mnie to obchodzi. To mógł być każdy, choćby król Demavent. Demavent nie żyje. Naprawdę? Zamordowano go. Niech zgadnę. Przeze mnie. Byłeś wtedy w Wyzimie. Sprawdziłem. Mylisz się. To był mój sobowtór, mam ich trzech. Nie rób ze mnie durnia. Zachowujesz się jak dureń. Mam się dowiedzieć, kto zabił króla. I dowiem się. Wiesz, że to nie ja. Musisz się wykazać. Takie kurwie syny jak ty wolą powiesić niewinnego, niż przyznać się do klęski. Nigdy więcej nie nazywaj mnie kurwim synem. Chcesz dopaść królobójcę? Dogadajmy się. Co proponujesz? Traktuj mnie jak człowieka. Tak na dobry początek. Czego chcesz? Zapolowałbym na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Skojatel pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea. Maski w niebieskie pasy. Komando Jorveta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Więzień zginął przy próbie ucieczki. Tak jest.